Aż mi się srać. Jak się dzisiaj czuje nasza rekordzistka, co? A dzięki, spoko. No to pięknie, wspaniale. Ale czego rekordzistka, bym powiedział? No wie pani, jeszcze nikt nigdy w naszym instytucie nie zapisał się na testowanie 15 leków naraz. Tak? Cud, o, że pani po ciemku nie świeci, to naprawdę. A dlaczego miałbym świecić po ciemku? Jakby nie było, zjadła pani całą tablicę Mendelejewa. Co? Nie. Pani Marioru. Nieprawda. Ja kurwa nie zjadam żadnej tablicy. Ej, dlaczego jak coś ginie, to zarażę Mariola zeżarła. Sorry. Pani Mariolu. No, naprawdę. Pani Mariolu, takich jak panią tylko ze świecą szukać. Świeca też zginęła? Ja nic nie A może to co ten kurwa, co pan mówił, Lambadajew wziął świecę za tablicę i teraz ploty się, że ja zarypam. Kurwa, ale nie wpielił, gdzie on jest? Bimbolejew! Mendelejew! Bambolejlo! Kurwa, gdzie on jest? On w pielnie pretyka. Niech się pani uspokoi, Mendelejew nie żyje przecież. Ale ja z tym nie mam nic wspólnego! Co tu się dzieje? Kurwa, najpierw tablica, potem świeca, potem Lambadajew. Przypadek? Nie sądzę. Ja pierdziele. Się tak zdenerwowałam, serce mi wali jak pralka wypełniona kaloszami, kurwa, normalnie. No już dobrze, pani Marioli, już dobrze. Czas na naszą codzienną ankietę. Ankieta, no ta, dobra. No. Mam kilka pytań, proszę bardzo. Na początek te nowe multivitaminy, które pani przyjmuje od wczoraj, jak samopoczucie po tym, proszę bardzo? A jakie kolor tabletek? Bo ja tylko te tabletki tak po kolorach, nie? Trenu. Malutkie czerwone takie. A te małe, czerwone, one są kurwa beznadziejne. No co się dzieje? Tak mnie ponikłem, napierniczył szok. Oj, ból głowy. Zarąbisty. No. W skali od 1 do 10? Kurwa 12. Ale zaraz, po witaminie? Tak. Niemożliwe. No serio, ja nie zmyślam, ja panu powiem jak to było. No jak to... miałem zjeść tą tabletkę, stałem w pokoju przy oknicy, nie? Ja ją trzymam w palcach, ja ją kurwa do buzi, ona mi się z palców wymknęła na podłogę, ja się kurwa nachyliłam i to był kurwa błąd. Jak nie przypierniczałbym, o! Nie przypierniczałbym w parapet. Mówię panu, kuwa, tak wysprzęgliłam, a się, kuwa, kaloryfer odpowietrzył. To rzeczywiście. No. A? Naprawdę. Nic się pani nie stało? Miałam, kuwa, śliwę jak melon. Ale powiedziałam, śliwa jak melon, nie? Tak. A właśnie a propos jedzenia, tak. To niech pan pozdrowi kucharza, bo ten wczorajszy budyń na podwieczorek był kuwa taki dobry, super, taki domowy, pycha. A jaki budyń, bo nie kojarzę w tej chwili? Ten taki w brązowych miseczkach, super. Pani Marioli, to był krem do użytku zewnętrznego. Spokojnie. Przecież jadłam na balkonie. Jadła pani na balkonie? Aha. Krem do stóp? To był krem do stóp? No to mi teraz, kuwa, w pięty poszło, a jeszcze, kuwa, dokładkę wzięłam. Dobrze, spokojnie. Proszę mi powiedzieć, czy zauważyła pani potem coś niepokojącego? Zauważyłam. Co to było? Jak byłam w łazience, tak? W lewie, to zauważyłam, że kafelki ze ściany odpadają. Pani jak zwykle żartuje, pytam o jakieś niepokojące objawy. Wie pani, może miała pani na przykład halucynacje, posłyszała pani głosy albo... Niech pan zapisze, że głosy słyszę. Kiedy? O, kuwa, teraz. Jak często? Kuwa, znowu. Halo? 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 Kto tu, kuwa, jest? Pokaż się, kuwa, zmoro nieczysta! Kim jesteś? Ja. To ty?
Lambadajew? Nie zeżarłam tablicy! Niech się pani uspokoi, przecież to ja! Pan? No matko, to pan ma halucynację? Ach, nie mamy, to nie pan tego kremu nie żre. Chociaż dobry. Pan mnie pan wystraszył. No szaleje z panią. Dalej proszę. Wczoraj pani zgłaszała, że jest jakaś wysypka podobno, tak? Tak, to jest chyba strasznie śmieszne, bo mi wyskoczyły takie śmieszne plamki w kształcie państw, nie? A gdzie? I w Europie. Nie, nie. Te plamki, to gdzie pani wyskoczyły? Aha, tak. To na brzuchu to mam taką normalną jakby Austria, nie? Austria brzuch. Austria brzuch. Tak. A na plecach taka normalna jakby Hiszpania, nie? Hiszpania plec. Hiszpania plecy. Tak. No i Włochy, nie? Mm. Włochy gdzie? Wszędzie. Naprawdę, nie wiem po których to tabletkach, ale kuwa rosną jak zwariowane. Ja się czuję jak pole agrestu albo ten Czubaka, nie? Czubaka? Ten z Gwiezdy Wojen, nie? No tak, kojarzę. Ale fajnie go pani robi, tego Czubakę. Nie, to mi się tak po tych tabletkach odbiło, sorry, za dużo tego. Lećmy dalej może, proszę bardzo. Lek BJ12. A kolor jaki? Fioletowe podłużne. Te fioletowe! Matko, nawet niech mi pani kuwa nie przypomina. Jaką ja po nich miałam epicką zgagę. Zgaga. Jakbym się kuwa z piekielnego kotła smoły opiła. Niech pan zapisze zgaga najlepiej dużymi literami. Tak, tak, zapisałem zgaga. No. Pani jest pewna, że to zgaga była. Muszę Gabryczce powiedzieć, że jestem taka kuwa lady zgaga, nie? Super. Zgaga po czopkach? Kuwa, jednak muszę czytać te etykiety. Sam Aten, a to tak. Na pewno czopki były. Czopki, czopki. Tak? Znaczy to by się w sumie nawet zgadzało, nie? Bo one w smaku to takie raczej do dupy były, sorry. Dobrze. Jakieś inne uwagi pani ma do tego leku może? Matko, nie wiem jak to w słowa ująć. Ja bym może jakiś smak dołożyła, no w razie pomyłki, żeby coś było, nie? To może mięta. Mięta, super. Proszę bardzo. Albo leśny. Też taki fajny, taki przewiewny, nie? Może szyszka? Szyszka bez sensu. Szyszka nie przejdzie. Na pewno nie. No dobrze. A proszę mi powiedzieć w takim razie, po czym się czuła pani najgorzej? Najgorzej? Tak. Jak przyjmowałam żelazo, jestem chyba uczulona w ogóle. Niemożliwe. Myśmy nie testowali żelaza jeszcze na pani. No jak? No, normalnie. No przecież pan mi sam na kartce przy łóżku napisał, pani Mariolu, proszę codziennie rano połykać dwie łyżeczki. Ale syropu. No. Spokojnie. Syrop też wypiłam, przecież musiałem czymś pobić to kuwa żelazko, nie? Przepraszam bardzo. Co mi pani chce mówić, że co, jadła pani łyżeczki? A pani chce mówić, że niepotrzebnie wieprzyłam całą szufladę łyżeczek? Zjadła pani całą szufladę łyżeczek? No czy bez szuflady kuwa głupia nie jest, nie? Dobrze, że się pani z durszlakiem nie próbowała.